Cześć, Tishi. Co tam masz? O, czerwone jabłko. Czyje to łapki? Hej, Tashi. Widzę, że masz ochotę na gruszkę. Jest żółta i słodka. Smacznego. A Kuku? To ty, Ubaki. Widzę, że masz ochotę na winogrona. Też je bardzo lubię. Wow! Hej, małpko, co tam trzymasz w łapce? No tak, to przecież banan. Jaki fajny spadochron. Co masz w łapkach? To śliwka, tylko nie połknij pestki. Co masz w tej torbie, Ubaki? Miam, piękna czerwona truskawka. Dasz mi posmakować? Ale ty jesteś silny. Sam dałeś radę przewieźć takiego dużego ananasa. Hej, ptaszku. Gdzie znalazłeś takie duże czereśnie? Może mi pokażesz? Ubaki, widzę, że byłeś w lesie pozrywać jagody. Uzbierałeś cały koszyk. Super! Chyba miałeś wielką ochotę na maliny. Maliny są pyszne. Jeśli podoba Ci się nasza bajka, zagraj w naszą aplikację. Poproś rodziców, aby pobrali Ci ją na telefon lub tablet. Link znajdziecie w opisie. Tishi, Tashi i Ubaki polecą dziś w kosmos. Razem z naszymi bohaterami poznamy Układ Słoneczny. Startujemy z naszej planety, która nazywa się Ziemia. Ziemia to trzecia planeta od Słońca. Tak jak inne planety, krąży wokół Słońca i obraca się wokół własnej osi. Powierzchnię Ziemi pokrywają wody i lądy. Ziemia przyciąga do siebie wszystko, co znajduje się w pobliżu. Bardzo daleko w kosmosie przyciąganie działa inaczej niż na jej powierzchni i wszystko znajduje się w stanie nieważkości. Wokół Ziemi krąży Księżyc. Widoczny jest z Ziemi każdej nocy inaczej. Widzimy całą kulę, a w kolejny coraz mniej, aż do kształtu cienkiego rogala. Na Księżycu możliwe jest lądowanie statku kosmicznego. Stanął tam również człowiek. Powierzchnia pokryta jest kraterami utworzonymi przez uderzenia odłamków skalnych. Tak jak na Ziemi, występuje tu przyciąganie. Jest ono jednak słabsze. Słońce jest gorącą, świecącą gwiazdą. Dzięki swojej sile przyciągania utrzymuje wokół siebie planety. Datuje się, że Słońce powstało około 4,5 miliarda lat temu. Najbliżej Słońca krąży Merkury. Jest to najmniejsza z planet. Powierzchnia przypomina tą, która jest na ziemskim księżycu.
Kolejną planetą jest Wenus. Jest ona dużo większa od Merkurego. Lądowanie na tych planetach nie jest możliwe. Jest na nich bardzo gorąco. Temperatura na powierzchni Wenus wynosi średnio około 460 stopni Celsjusza. Czwartą planetą od Słońca jest Mars. Na jego powierzchni występuje wiele kraterów uderzeniowych. Podobnie jak na Ziemi, znajdują się tam doliny, pustynie, wulkany i polarne czapy lodowe. Wokół Marsa krążą dwa księżyce, Phobos i Deimos. Pomiędzy Marsem a Jowiszem znajduje się pas planetoid. Planetoidy to w większości małe ciała Układu Słonecznego, składające się głównie ze skalistych i metalicznych minerałów. Największym obiektem w pasie planetoid jest planeta karłowata Ceres. Jowisz jest piątą i największą planetą w Układzie Słonecznym. Składa się prawie wyłącznie z gazów. Na całej jego powierzchni występują smugi chmur z potężnymi burzami. Wokół Jowisza krąży co najmniej 75 księżyców. Największe z nich to Io, Europa, Ganymedes i Kalisto. Jowisz okrąża Słońce przez prawie 12 lat ziemskich. Saturn jest szóstą planetą Układu Słonecznego i drugą co do wielkości. Składa się prawie wyłącznie z gazów. Wokół Saturna widać pierścienie, składające się głównie z lodu i z odłamków skalnych. Czy wiecie, że wiatry na Saturnie osiągają prędkość ponad 1800 km na godzinę? Uran to siódma planeta od Słońca i trzecie co do wielkości w Układzie Słonecznym. Jest olbrzymią kulą składającą się z gazu. Wokół planety poruszają się chmury i wieją silne wiatry. Uran posiada liczne księżyce. Można go zobaczyć z Ziemi, tylko za pomocą teleskopu. Ostatnią, ósmą planetą w Układzie Słonecznym jest Neptun. Czwarta co do wielkości gazowa kula, wokół której krąży co najmniej 11 księżyców. Planeta ta jest bardzo daleko od Słońca, dlatego jest jednym z najzimniejszych miejsc w Układzie Słonecznym. Pełny obieg wokół Słońca trwa prawie 165 lat. Psz.
I to już koniec naszej wspaniałej podróży. Do zobaczenia! Hej, czy wiecie, co dziś będą robić Tishy, Tashy i Jubaki? Tak! Będą gotować zupę. Woda w garnku już jest. A teraz dodamy warzywa. Tishy, co tam masz? Cebulę! Czasem przy krojeniu cebuli można się popłakać, a jak jest się przeziębionym, to można zrobić i wypić syrop z cebuli. A ty co tam masz, Ubaki? To pietruszka. Możemy jeść korzeń pietruszki, czyli tą białą część, i natkę, czyli tą zieloną, która zawiera bardzo dużo witaminy C. Można też posypać nią zupę po wylaniu na talerze. Wiecie, co to jest? Tak, to czerwony pomidor. Pomidory rosną na krzaczkach. Zawierają bardzo dużo potasu. To taki pierwiastek, który potrzebny jest nam do życia. Marchewka! Marchewki rosną w ziemi. W marchewce najwięcej jest beta-karotenu, który wspomaga nasz wzrok, serce i skórę. Czy wiesz, że są też marchewki żółte, czerwone, a nawet czarne? Wow! Ale piękna dynia. Są dynie jadalne i ozdobne. Są źródłem ogromnych ilości witamin A i C. Dzięki witaminie C jesteśmy między innymi bardziej odporni na choroby, a witamina A dba o nasze oczy. Czy wiesz, ile ważyła największa dynia wyhodowana na konkurs hodowców dyń? 630 kg. A Ubaki ma czosnek. Słyszałam, że powinno się zjadać ząbek czosnku dziennie, bo ma tak dużo witamin. Tylko potem śmierdzi z buzi. Nie wiem, czy wiecie, ale czosnkiem leczono ludzi już w starożytnym Egipcie. A to warzywo poznajecie? To papryka. Ma wiele kolorów. Może być zielona, żółta, pomarańczowa, czerwona. Ja najbardziej lubię czerwoną. A ty? Sproszkowaną paprykę można używać jako przyprawy. A Ubaki ma też paprykę, ale to papryka peperoni. Jest bardziej ostra. Może być czerwona albo zielona. Ona też ma mnóstwo witamin i minerałów, które są nam potrzebne, żeby być zdrowym. Ciekawe, co za warzywo szykuje Tishy. To jest kalafior. Najlepiej gotować go tylko 3-4 minuty. Świetnie smakuje też na surowo. No i to chlub do wody. A tu mamy brokuł. Wiem, że dzieci nie przepadają za jego smakiem, ale warto go jeść, bo to jedno z najzdrowszych warzyw na świecie. Ciach, ciach, ciach. Brokuł ląduje w garnku. Miam, buraczek. Uwielbiam barszczyk. A wy? Moja babcia robi najlepszy barszcz na świecie. A wiecie, że buraki zawierają bardzo dużo żelaza, które jest bardzo potrzebne do produkcji krwi? A kto wie, co to za warzywo? Tak, to ogórek. Czy wiecie, że ogórek składa się z prawie samej wody? Dlatego dobrze gasi pragnienie, gdy jest gorąco. Moja mama czasem kładzie plaster ogórka na oczy. Śmiesznie wtedy wygląda. To podobno rozświetla skórę czy coś. A to jest bakłażan, albo inaczej oberżyna. Trudne nazwy. To warzywo pochodzi z Afryki. Zawiera bardzo dużo potasu, wapnia i magnezu. Ma piękny fioletowy kolor. Groszek! Uwielbiam groszek. Bardzo lubię wyciągać ze środka te małe, słodkie kuleczki. A ty? Z zielonego groszku można ugotować pyszną zupę krem.
Teraz wystarczy zupę ugotować i przyprawić, a potem zjeść. Smacznego! Witaj, Jubaki. Ale masz świetny czerwony traktor. Dzisiaj jedziemy obejrzeć zwierzęta, które żyją w gospodarstwach. Ho, ho, oto i kura. Kury lubią jeść niektóre warzywa i zioła. Kury znoszą jajka, z których wylęgają się pisklęta. O, jest i kogut. Koguty są większe i bardziej kolorowe od kur i mają duże pióra na ogonie. No i lubią piec wcześnie rano. A to jest świnka. Świnki są bardzo mądre i lubią się bawić. Też bym chętnie poskakała w tym błotku. A to kto? To jest krowa. Czy wiecie, że krowy codziennie przez 8 godzin jedzą? Ciekawe, czy im się to nie nudzi. Mamy i kozę. Kozy mają śmieszną brodę i rogi. I bardzo, bardzo lubią skakać. Dokąd tak szybko biegniesz, koniku? Hej, Jubaki! Chyba ktoś cię wyprzedził. Konie umieją bardzo szybko biegać. A to jest osiołek. Coś masz na nosie, osiołku. Osły wydają śmieszne dźwięki i mają duże uszy. Jubaki jakiś dzisiaj zamyślony. A pod mostem kąpie się kaczka. Ciekawe, jaka jest dziś woda. Kaczki umieją latać, pływać i biegać. Też bym tak chciała. Jest i zielona żabka. A może to zaczarowane książę? Żaby bardzo lubią zjadać owady. Jubaki, widzę, że masz dziś dużo pracy. A za ścianem schowała się owieczka. Z owczej wełny można uszyć ciepłe skarpety. A wiecie, jaki odgłos wydaje owieczka? A wszystkich zwierząt i gospodarstwa pilnuje piesek. Psy mają bardzo dobry słuch i świetny węch. Ale słodki z ciebie piesek. No i musi też być kotek. Koty też pilnują porządku w gospodarstwie i polują na gryzonie. Miau, miau, coś ty kotku chciał? Jaki kolor ma traktor? Żółty. Zielony. Czerwony. Pomarańczowy. Różowy. Niebieski. Fioletowy. Brązowy. Czarny. Biały. Czy wiesz, jaki to kształt? Koło. Owal. Prostokąt. Kwadrat. Romb. Trójkąt. Trapez. Hej, Tashi, co porabiasz? Aha, dokarmiasz kaczki. Widzę, że wiesz, czym najlepiej je karmić.
Oprócz drobno pokrojonych warzyw można też dawać ziarnka zbóż, pestki słonecznika, ugotowaną kaszę gryczaną, jęczmienną lub pęczak. Oczywiście wszystko bez soli. Nigdy nie rzucaj ptakom chleba, bo się rozchorują. Cześć króliczku. Hej, gdzie się schowałeś? A, masz marchewkę. Smacznego. Wiem, że króliki lubią też jeść inne warzywa, takie jak kalarepa, papryka czy pietruszka, a także trawę i zioła. A kto to? Tak, to sarna. Widzę, że znalazła krzak z jagodami. Na pewno są pyszne. Sarny jedzą także zioła, grzyby, kasztany, żołędzie i orzeszki bukowe. Zimą często zjadają gałązki drzew iglastych, które mają w sobie dużo wody. Jest i krowa. Krowy bardzo lubią paść się na łące, jedzą wtedy trawę, a zimą jedzą siano i robią to około 8 godzin dziennie. Czy wiecie, że nie ma dwóch tak samo ubarwionych krów? Myszka! Myszki są wszystkożerne. Zjadają orzechy, zboże, trawy czy słonecznik. Jedzą też warzywa i owoce, ale też chleb, mięso czy ser. A z dziubli wygląda ruda wiewiórka. Wiewiórki żywią się między innymi orzechami, nasionami i korą drzew, jagodami, grzybami, owadami, ale także ptasimi jajami i pisklętami. Wiewiórki gromadzą zapasy na zimę, zakopując je w dołkach. Często zapominają, gdzie dokładnie, a wtedy wiosną z nasion kiełkują rośliny. Jest też i kapucynka. To taka słodka małpa, która mieszka w lasach tropikalnych Ameryki Południowej. Kapucynki są wszystkożerne. Zjadają pąki, liście, owady, jaja, młode ptaki, czasem drobne ssaki, ale też owoce i orzechy. Cześć, witajcie! Dzisiaj opowiemy Wam, czym można przewozić ludzi, zwierzęta czy towary. Ten pojazd na pewno znacie. To szkolny autobus. Ubaki zawozi swoich pasażerów do szkoły i z powrotem. Tu mamy kaczkę jadącą na motorze. Motory mają tylko dwa kółka, aż dziwne, że się nie przewracają. O, a tam w dali widać statek. Wiecie, dlaczego nie tonie? Bo część statku wypełniona jest powietrzem. Chciałabym kiedyś popłynąć w rejs statkiem. Oby tylko nie było wtedy sztormu. A co to? To peryskop. To takie urządzenie, dzięki któremu z łodzi podwodnej można obserwować, co dzieje się na powierzchni wody. Są też ubaki i tisz. Cześć chłopaki, to musi być niesamowite, tak móc pływać pod wodą przez tyle czasu. Jest też pociąg. Pociągi dawno temu były ciągnięte przez ludzi lub zwierzęta. A teraz wiecie, z jaką prędkością jeździ najszybszy pociąg na świecie? 600 km na godzinę. To naprawdę szybko. Cześć, Tashi. Dokąd się wybierasz? Masz niezłe auto. Auta jeżdżą, kiedy nalejemy do nich ropę, olej lub gaz. Ale najbardziej przyjazne dla środowiska są te na prąd. Wiecie, że można ładować je prawie tak samo jak telefon? A ten pojazd poznajecie? Tak, to helikopter. Helikoptery lub inaczej śmigłowce używane są często przez szpitale, kiedy jest wypadek. To właśnie helikopterem można dostać się na miejsce najszybciej. A to jest awionetka, czyli mały samolot turystyczny. Takie awionetki można czasem zobaczyć na niebie, jak ciągną za sobą szybowce. No i na koniec mamy balon. Balonów używa się też do mierzenia temperatury, ale można też polecieć balonem jako pasażer. Ciekawe, jak to jest oglądać świat z góry. Pa, pa, krówko!